szczęść Boże Piotr Krupa zapraszam na polski punkt widzenia dziś zaproszenie do naszego programu przyjął pan doktor Michał Sutkowski prezes Warszawskich lekarzy rodzinnych a także uczelnia Łazarskiego witam serdecznie szczęść, szczęść Boże, Boże szczęść Boże szczęść Boże państwu dobry wieczór panie doktorze jest pan lekarzem rodzinnym jak wygląda teraz praca w takiej zwykłej Przychodni, jak wyglądają reakcje pacjentów, interakcje właśnie z pacjentami? Rzeczywiście jestem lekarzem rodzinnym i pracuję w takiej, nazwijmy to, zwykłej przychodni pod Warszawą. Praca wygląda inaczej. Nasz dzień pracy wygląda zupełnie inaczej. Jest, jest to bardziej zdalna praca e-praca, e-zdrowie. Jest bardzo dużo telefonów, komunikujemy się z pacjentami. Po tym, jak najważniejsza osoba w państwie, pan prezydent także zaapelował, niezależnie od oczywiście oficjalnych, oficjalnych dyrektyw Narodowego Funduszu Zdrowia czy Ministerstwa Zdrowia o to, żebyśmy ograniczyli swoje kontakty takie z ochroną zdrowia wtedy, oczywiście, kiedy nie musimy, no to rzeczywiście pracujemy troszeczkę, troszeczkę inaczej. Pacjenci to rozumieją, personel to rozumie. My wszyscy jesteśmy w trochę specjalnej sytuacji i specjalnie się też czujemy, ale na tę specjalną walkę z koronawirusem jesteśmy, myślę, przygotowani i to jest ważne, że bardzo zmobilizowani. Wszyscy. Co powinniśmy zrobić, właśnie gdy się źle czujemy, potencjalnie no nie, jest, nie mieliśmy kontaktu z kimś, kto, kto, kto był zarażony, kto ma objawy koronawirusem, czyli zwykła grypa, zwykłe przeziębienie? Co mamy wtedy zrobić? Tak, to. Najważniejszą rzeczą jest o paradoksie w obecnej chwili nie przyjście do lekarza rodzinnego, jeżeli nie trzeba, tylko o wykonanie telefonu. I takim najlepiej byłoby, wykonać telefon właśnie w takim przypadku opisywanym przez pana redaktora właśnie do przychodni POZ-u. Dlatego, bo ten kontekst epidemiologiczny jest niezwykle ważny. Jeżeli tego kontekstu epidemiologicznego, czyli krótko mówiąc, nie mamy podejrzeń co do Zakażenia COVID, czy chorobą de facto COVID-19 czy, czy wirusem dokładnie SARS-CoV-2, a zatem nie spotkaliśmy się z osobą, która wróciła z zagranicy, nie było takiego kontaktu, nie wiemy itd., itd. To wtedy w przypadku złego samopoczucia, zresztą ściśle określonego złego samopoczucia właśnie w postaci tych dolegliwości takich katar, kaszel, temperatura, zresztą zwykle lekko nasilonych. Dzwonimy do lekarza rodzinnego i zasięgamy rady. Czy do przychodni przyjść, czy nie przyjść? Bo to jest pierwsza rzecz. Jakie są te objawy, jakie są możliwości leczenia, jakie są możliwości samoleczenia trochę, bo jeżeli nie ma jakichś objawów alarmujących, a nasz lekarz rodzinny z racji tego, że jest naszym lekarzem rodzinnym, a, z racji, a, a zatem z racji także przyjaźni, która zwykle łączy. I tego pacjenta i lekarza rodzinnego, a przynajmniej oby tak było, proszę państwa. Wie o nas bardzo wiele, wie o naszym stanie zdrowia i czasem mówi, zostań w domu, tak? Zostań w domu. Um, Wypisze Ci recepty, podamy Ci kod, czyli zdalnie się będziemy poruszać tutaj i komunikować. Czasem zaprosi nas oczywiście, w momencie, kiedy będą objawy alarmujące. Natomiast gdyby był kontekst taki epidemiologiczny, no to oczywiście przede wszystkim nakaże nam telefon do powiatowej. W stacji sanitarno-epidemiologicznej, czy na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190, 590. Te infolinie są przeciążone, nie ma sensu, żebyście Państwo dzwonili z powodu właśnie takiej banalnej infekcji bez kontekstu epidemiologicznego. Natomiast jeżeli ten kontekst epidemiologiczny jest, to oczywiście trzeba tam dzwonić i wtedy uzyskamy fachową odpowiedź. Co nas powinno zaniepokoić, kiedy możemy się spodziewać, że jesteśmy zarażeni? Chciałbym Państwa przede wszystkim uspokoić, bo to, te wszystkie działania Państwa słuszne, właściwe są nakierowane na zminimalizowanie rozszerzania się wirusa i one wyglądają źle, jak zaglądamy przez przez zamknięte okno, prawda, na ulicę naszych miast, to te miasta są takie puste. Miasta, miasteczka, wsie. Proszę Państwa, nie mamy się czego obawiać. To są działania prewencyjne przede wszystkim. Chciałbym tu powiedzieć, jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji epidemiologicznej. Nie popełniliśmy tych włoskich błędów, czy innych europejskich błędów, co tu dużo mówić. I reagujemy jako państwo, jako władza, Doskonale, ale równocześnie my, obywatele, w swojej zdecydowanej większości bardzo odpowiedzialni. I teraz już konkretnie rzecz, rzecz mówiąc, jeżeli mamy takie objawy, no to właśnie musimy w ten sposób postępować, jak tutaj opisałem. Czyli, czyli przede wszystkim pamiętać o tym, że, czy jest ten kontekst epidemiologiczny, czy nie. Jakie to mają być objawy? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? To jest wirus, który przenosi się tylko i wyłącznie, praktycznie tylko i wyłącznie, bo teoretycznie może jeszcze innymi drogami, ale to w bardzo niewielkim stopniu, drogą kropelkową. Czyli w kontakcie człowiek-człowiek. Jeżeli po takim kontakcie albo bez takiego kontaktu mamy takie objawy jak kaszel, katar, a po kilku dniach najczęściej trochę gorzej się czujemy, podwyższoną temperaturę, temperaturę powyżej 38, ale bardzo często i 39 i więcej. Jeżeli mamy, proszę Państwa, także nasilenie tego kaszlu, bóle w klatce piersiowej, uczucie duszności, odpluwanie duże, ogólnie źle się czujemy, jesteśmy bardzo zmęczeni, to możemy myśleć, że to jest jakaś infekcja poważniejsza, jeżeli jest to kontekst. Prawda, związany z tym, z tym z ten kontekst epidemiologiczny, to możemy przypuszczać w dalszym ciągu, to jest niewielkie, niewielkie niebezpieczeństwo, że może to być koronawirus i wtedy wykonanie tego telefonu właśnie. Y Osoby, które są podejrzane o zarażenie, trafiają na kwarantannę. Jak powinniśmy się zachowywać w czasie tej dwutygodniowej kwarantanny? Osoby podejrzane przede wszystkim bardzo często trafiają na Izbę Przyjęcia Oddziału Szpitalnego i wykonywane są podstawowe badania. Jeżeli te badania nie wykażą od razu, że to jest, że to jest właśnie ten koronawirus, jeżeli również. Od pewnego czasu są to osoby, które powracają z zagranicy. To udają się na kwarantannę, kwarantannę domową, i na tej kwarantannie powinny w sposób szczególny się zachowywać. Przede wszystkim powinny być. Być w czterech ścianach, nie opuszczać tego miejsca. To nie dlatego, że grożą kary tutaj finansowe, a nawet nawet do kar więzienia, ale także oczywiście, ale z poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie i dookoła wszystkich powinny przebywać w takim pomieszczeniu, powinny sobie mierzyć temperaturę dwa razy dziennie, powinny postępować zgodnie ze wskazówkami, które uzyskają. Czy na Izbie Przyjęć, czy właśnie w stacji sanitarno-epidemiologicznej, powinny być w kontakcie ze, ze służbami, gdyby się sytuacja pogarszała, powinny być w kontakcie ze swoim lekarzem rodzinnym telefonicznym, powinny oczywiście od, odizolować się w miarę możliwości, dodajmy, od rodziny. Jeżeli takie osoby nie mają, Rodziny są same, to oczywiście też wszystkie służby służą im pomocą w, to, w sprawach logistycznych, typu kupienie pożywienia, i tak, dalej, i tak dalej, Wszystkie tego typu rzeczy. Można to zgłosić do określonych służb do ośrodków, zaznaczyć przy samej procedurze kwarantanny, kiedy dostajemy taką decyzję sanitarną o kwarantannie. Takie osoby oczywiście nie chodzą do pracy, i tak, dalej, i tak dalej. To jest oczywiste. Obserwują się i w miarę, jeżeli by było nasilenie, a najczęściej nie będzie, proszę Państwa, a najczęściej nie będzie, bo kwarantanna dotyczy generalnie zdrowych, izolacja, jak wiemy, dotyczy chorych, ale jeżeli by była taka sytuacja pogorszenia, no to wtedy, wtedy trafiają do szpitala, do szpitala zakaźnego. Odpowiedzialność, odpowiedzialność. Trzeba być, trzeba nie wychodzić. Jeżeli spotyka, byliśmy wcześniej w kontakcie ze swoją rodziną, no to cóż, ta rodzina też pozostaje w kwarantannie, ale w związku z tym, że my jesteśmy najbardziej podejrzani, na przykład, albo wróciliśmy z zagranicy, i tak dalej, i tak dalej. Staramy się jednak być w oddzielnym pokoju, o ile to jest możliwe. Są też stworzone różne miejsca przez wojewodów i gdyby sytuacja była taka, że będzie potrzeba takich, takich miejsc, to taki, taka osoba trafia do miejsca specjalnego, do miejsca kwarantanny właśnie. Co z małymi dziećmi, co z uczniami szkół, którzy teraz dostali przykaz od pana prezydenta, od rządu, że mają spędzić te dwa tygodnie w domach, mają nie wychodzić, mają, mają się też uczyć, bo teraz nowe rozwiązania tak. są też, różne podręczniki, lekcje w internecie. Właśnie dlaczego najmłodsi powinni pozostać i młodzi ludzie powinni pozostać w domach? Powinniśmy pozostać w domu generalnie wszyscy. To nie znaczy, że pojedynczo nie możemy wychodzić, proszę Państwa, i na spacer do lasu, czy do parku możemy wychodzić. A to samemu nie, czy w grupie wtedy. Nie, ale nie dużej grupie. To, to można w tych w dwie, trzy osoby, prawda, to takie osoby, z którymi jesteśmy w takim stałym kontakcie. Natomiast oczywiście. Oczywiście nie możemy w grupach, nie, nie, nie wtedy, kiedy ktoś kaszle, kicha, prawda? Nie w bliskim sąsiedztwie, oczywiście nie w grupach większych niż 50 osób, bo to już jest w ogóle niezgodne nawet z prawem, ale także ze zdrowym rozsądkiem. Te 50 osób też nie, nie wzięło się z chmury, jest po prostu pewnym wyliczeniem dotyczącym prawdopodobieństwa zakażenia. Proszę Państwa, więc co, co dzieci mogą robić? Dzieci mogą robić w tym domu wszystko. By nie robiły wszystkiego, ale przede wszystkim się uczyć, nie są to ferie. Ja się o dzieci tak bardzo nie martwię. Bardziej się martwię o młodzież, która czasem potrafi, potrafi się traktować to jako dodatkowe juvenalia czy koronaparty, i o to się boję bardziej może no ale mam nadzieję że będziemy się zachowywali wszyscy odpowiedzialnie i nie spotykali się niepotrzebnie się nie spotykali bo to jest element proszę państwa bezpieczeństwa to jest zdrowie zdrowie jako element bezpieczeństwa publicznego w tym momencie i to jest nasza dzisiaj medyczna racja stanu żebyśmy się tak zachowywali właśnie odpowiedzialnie właśnie rozsądnie właśnie bez strachu bo to nie chodzi o to żeby się paraliżował nas strach my tego koronawirusa pokonamy ale właśnie Takim wysiłkiem i takimi narzędziami. W grupie ryzyka są też osoby starsze, osoby przewlekłe, chore tak. i o nie też musimy szczególnie dbać. Tak. Apelujemy oczywiście za każdym razem tą drogą do serc wszystkich nas, a jeśli chodzi o osoby starsze, wykazali się solidarnością, współczuciem, empatią. Oczywiście możemy takim osobom robić zakupy, możemy takim osobom pomagać, możemy, możemy iść do apteki, możemy właśnie załatwić pewne sprawy urzędowe, o ile to wymagają, ale bądźmy z tymi ludźmi, bądźmy z tymi ludźmi. Osoby starsze rzeczywiście są w grupach ryzyka, osoby z przewlekłymi chorobami, głównie to jest cukrzyca typu drugiego, niewydolność krążeniowo-oddechowa i tu na to, na to bym najbardziej zwrócił uwagę, w drugim do czwartego stopnia według NYCHA, czyli z miokardiopatią, z ciężką dusznością, często z obrzękami, często z chorobami niewyrównanymi. Ale także osoby z POHP, z astmą skrzelową na lekach immunosupresyjnych, stosujące glikokortykosteroidy, choroby, osoby po operacjach, po ciężkich infekcjach to są osoby narażone to są osoby narażone nie zawsze wcale starsze. Ale w większości starsze ten koronawirus, co jest fenomenem, praktycznie nie dotyczy właśnie dzieci, dzieci mogą przenosić, więc nie powinny przenosić tego wirusa, bo go przenoszą bezobjawowo, więc ta styczność z dziadkami, o ile nie była wcześniej już, to, to powinna być ograniczona. Natomiast osoby starsze w momencie, i to jest dobra wiadomość, też dużo od tych osób zależy. Bo jeżeli, proszę Państwa, my właściwie będziemy leczyli, Tą chorobę, tą chorobę podstawową, tą swoją cukrzycę, tą niewydolność krążenia, to POHP, właściwie, to wtedy unikniemy oczywiście też zakażenia koronawirusem, bo będziemy silni, bo, będziemy, bo od naszej siły to bardzo dużo zależy. Poza tym, wszystkie osoby starsze, wymagania są jak gdyby w stosunku do państwa takie same, jak do innych osób: higiena, dużo snu, dobre odżywianie się. Jak mają się zachować osoby, które no, żyją dalej, pracują codziennie, poruszają się na przykład komunikacją miejską? Jak taki dzień powinien wyglądać, jeżeli wracamy na przykład z pracy, jaliśmy tramwajem, metrem, autobusem, stykaliśmy się z innymi osobami w sklepie? Najważniejsze jest, żebyśmy pamiętali, wy zachowali pewną tutaj obywatelską czujność i taką samokrytycyzm samo wobec tego wszystkiego. Zarówno przesada dotycząca m, tych wszystkich rzeczy, m, które Państwo słyszycie często. W niektórych mediach jest niepotrzebna, ta przesada jest niepotrzebna. Pamiętajmy także, żebyśmy nie dezinformowali się różnymi złymi, dziwnymi informacjami, które znajdziemy w mediach różnego rodzaju społecznościowych. Słuchajcie Państwo komunikatów. To są rzeczy najważniejsze. Słuchajcie i oglądajcie zawsze stron, które autoryzuje, czy rząd czy, czy wspólnota kościoła, o których mówi, czy, czy my lekarze? Bo te wiarygodne będą informacje. Taka osoba wracająca powinna zachować po prostu od samego początku dnia pewne zasady higieny, uważać, żeby w tej komunikacji albo nie przebywać, pojechać własnym samochodem. Przejście, jeżeli to jest możliwe. Różne są sytuacje, różne są rozwiązania. Ja muszę zawsze, bo mam daleko do pracy, dojeżdżać własnym samochodem. Ale jeżeli ktoś ma z Państwa blisko, to proponujemy nawet spacer. Nie grupowy znowu, tylko pojedynczy. Komunikacja miejska, owszem, niektórzy musimy skorzystać z niej, ale proszę Państwa, nie jeden obok drugiego, tylko w pewnym oddaleniu. Te półtora, dwa metry można uzyskać, bo dużo mniej osób teraz jeździ, dużo mniej. Z uwagi na to, że chociażby część osób ma wolne, część osób opiekuje się dziećmi czy osobami starszymi. Dzieci nie wozimy do szkół komunikacją i tak dalej, i tak dalej. Nie działają uczelnie i tak dalej. Więc troszeczkę jest, jest ograniczeń tego typu. Po przyjściu z pracy higiena, higiena, umycie rąk oczywiście. Pierwsza rzecz. No i wszystkie takie działania, o których już tutaj mówiliśmy w stosunku do e, chociażby osób starszych. A co z, z nakryciami wierzchnimi, z ubraniami? Jakoś szczególnie powinniśmy je traktować w tym okresie? Szczególnie nie. Szczególnie nie. Proszę się nie obawiać. To nie jest tak, że ten wirus to tam fruwa nam po, 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 po płaszczach, kurtkach, marynarkach i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście musimy dbać o czystość, dbać o higienę. Normalnie stosujemy wszystkie środki, takie pierzemy w takim samym rytmie, jak zawsze, bo najważniejszą, proszę Państwa, drogą jest ta droga kropelkowa, albo nasze ręce. My się tak Zarażamy. My nawet jeżeli mamy te ręce brudne po komunikacji miejskiej, najważniejsze, żeby, żebyśmy nie dotknęli do okolic twarzy, bo to jest ten wektor. Jak ja dotykam blatu, który jest u Państwa czystym zresztą blatem i nie mam tutaj żadnych obaw, dodam od razu, to nie dotykam twarzy, nie dotykam twarzy, nie dotykam śluzówek jamy ustnej, nosa czy spojówek, bo to jest ta droga przenoszenia zarazka. A co z różnymi? Magicznymi wręcz środkami, które mają nas uchronić. Na, w internecie, w różnych sklepach pojawiają się zioła, e, cudowna jest. moc też witaminy C się jest, tak. jest wymieniana. Bo jak zawsze. E, tak. Czy to jest w jakiś sposób skuteczne? Nie jest skuteczne. Nie. Witamina C jest oczywiście nam potrzebna, czasem przy infekcji bierzemy jej trochę więcej, ale to w żaden sposób nie oznacza, że chroni nas przed koronawirusem. Cynk w bardzo dużych, prawda, który pewnie tutaj też pan redaktor miał na myśli, w w bardzo dużych dawkach niewiele on pomaga i jeszcze do tego powoduje różnego rodzaju zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Proszę Państwa, ważne są naturalne oczywiście sposoby, nie suplementacja. Suplementujmy witaminę D3, no ona nam zawsze jest potrzebna. W naszej strefie klimatycznej to jest potrzebne. Ale proszę Państwa, pamiętajmy o tym, żeby jeść takie rzeczy, jak. Cebula, czosnek, czosnek zawiera alicynę, cebula kwercetynę, e, flawonoidy różnego rodzaju, warzywa i owoce, e, rzęszen, ginsenozydy, imbir i tak Czyli te rzeczy, które są dobre. Pamiętajmy o takich prostych rzeczach jak kapusta kiszona, to są probiotyki polskie, zdrowe, najlepsze. Zwracajmy na to uwagę, natomiast nie wierzmy w te różne magiczne rzeczy. My, tu jak jesteśmy, nie powinniśmy w taką magię wierzyć. Ta magia, wiecie Państwo, to, to, to nie jest nic dobrego na pewno. W różne amulety, cuda, które, kamienie, prawda, już nie będę tego wymieniał, to, to, to nie ma sensu, oczywiście, w żaden sposób. Panie doktorze, jak ten czas kryzysowy minie? Jak nam się uda. Z tego trudnego okresu wydostać, to co dobrego nam pozostanie? Czego dobrego się nauczymy w, w tym czasie? Ale przede wszystkim na pewno minie, proszę Państwa, i chcę to z całą mocą powiedzieć: z całą mocą powiedzieć, my tą walkę, bój, jakkolwiek by to nie nazwać, wygramy. Wygramy z całą pewnością. Ważne, żebyśmy to zrobili tak, żeby. Tych naszych strat po prostu było jak najmniej, takich społecznych. Ja nie mówię tylko o zgonach, o ludziach chorych, którzy zachorowali, mieli kłopoty. Nauczymy się medycyny trochę, nauczymy się być solidarni, nauczymy się być lepszą wspólnotą, nauczymy się takich podstawowych rzeczy, nie tylko higienicznych, proszę Państwa, bo, bo z tym też świat cywilizowany ma problemy, ale nauczymy się wielu, wielu rzeczy. Najważniejsze, żebyśmy się nauczyli być razem. Bo tylko razem mamy szansę na to, żeby być zdrowo, żeby żyć zdrowo i żeby funkcjonować w społeczeństwie zdrowym. Przypomnieliśmy sobie, że potrzebni nam są lekarze, pielęgniarki. Wszystkie służby, dziennikarze też to też jest Państwa misja, ale. Tą drogą, jeżeli mogę, chciałbym zaapelować o taką wielką solidarność całego środowiska, wszystkich służb. Ja ją widzę, bardzo się z niej cieszę. Jestem zbudowany postawą lekarzy, pielęgniarek, ratowników, farmaceutów, więc tego środowiska, ale także wszystkich służb dookoła policjantów. Straży Celnej. To są rzeczy, jesteśmy od siebie zależni, proszę Państwa. I dzisiaj to widać. Jeżeli zostanie w nas to, a nie egoizm i patrzenie tylko na czubek własnego nosa, to z tej strasznej czy złej lekcji dzisiaj jeszcze wyciągniemy bardzo dobre wnioski. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę, dziękuję za przybycie do naszego studia. Bóg zapłać, dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, a także uczelnia Łazarskiego. Ja Państwu dziękuję za uwagę, do zobaczenia jutro. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.